Pytanie, gdzie są moje plecaki i w ogóle rozkładałem się na trochę przypale. No i nic. A tutaj wąż. Na spokojnie. Co dalej robić? Błyszczą mi się ręce. Tak fajnie. Plecak pęka w szwach. Jasne. A poza tym... Czekaj. No i kurde. Siedzimy sobie, robimy materiał. Moja staro robi mielone. No i dokładnie. Nie wiem, o co chodzi. Może dla niektórych z was jest to kompletnie normalne, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. Moje miejsca noclego były kompletnie incognito. I jest to dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. I niestety nie mogę powiedzieć, dlaczego. Jest niesamowicie fajnie. Ja wcale nie żartuję. Czy zjadłem już kanapeczki, które przyrządziła? Dziękuję bardzo. Mówi Karol. Z buta po planecie. Dzień 32, godzina 9:20. Może to wygląda troszeczkę jakbym był już w drodze, tylko że pojawia się gdzie pytanie, gdzie są moje plecaki i w ogóle. O, tutaj mamy takie miejscóweczki. Cyk, można sobie usiąść, pohamakować i w ogóle. Gdzie moje plecaki? Powiem wam, że tamto, którędy szedłem, to była ścieżka rowerowa, a tu jest nasze zakwaterowanie. Było, można powiedzieć, rozkładałem się na trochę przypale ze względu na to, że jest tu po prostu sporo ludzi, bym powiedział. Chociaż jeszcze taka godzina, to jeszcze nie jest tego dużo. Poznałem po prostu wieczorem dwie dziewczyny jakieś, posiedziałem z nimi troszeczkę za długo i doszło co do czego, to 22:30 zacząłem rozkładać się z namiotem. Nic praktycznie nie widziałem, ale prawda jest taka, że na plus wychodzi z tą miejscóweczką to, że mamy dostęp tu do rzeczki. Jest to rzeka Wisła. Myślę, że to jest źródło całe. No i nic, mamy tą 9, niecałą 30. Trzeba się zaczynać z tym rozkładać i lecieć dalej. Jest godzina 12, pogoda miała być dzisiaj trochę nieciekawa, a prezentuje się właśnie w taki sposób. Jest pięknie. Ja skorzystałem z jednego z takich jakby zatamowań rzeki Wisła, żeby przepłukać i siebie, i troszeczkę koszuleczkę. Koszulka leży i schnie. Ja także przepłukałem się niestety z tej całej soli w ogóle. Posiedzę jeszcze chwilę, żeby koszulka nieco wyschła i można ruszać dalej. Godzina 15:30. Jest naokoło, jest wszystko mokre, a ja jestem suchutki. Posiedziałem właśnie w tą piękną niby pogodę sobie nad jedną z tam rzeki Wisła. Później jak szedłem, spotkałem pewnego pana, który ugościł mnie, poczęstowali mnie obiadkiem. Posiedziałem z nimi jakieś 2 godzinki i w międzyczasie spadła po prostu wielka ulewa. Także miałem schronienie też przed deszczem. Teraz jest znowu piękna pogoda i jest już świeżo. Dalej 8 km do Wisły. Także za jakieś 2 godziny powinienem być na miejscu. Dzień 33, godzina 9. Właśnie jestem po śniadanku, które zjadłem tam pod parasolami. Stoliki są normalnie, można usiąść. Jesteśmy w trakcie składania się z namiotem i tak właśnie prezentuje się miejscóweczka. Mamy tutaj pewnego rodzaju hałasy, które towarzyszyły mi całą noc, ale tak naprawdę nie było to nic przeszkadzającego. Jest tutaj mini wodospad, jest to rzeka Wisła. Sama miejscówka w sobie jest, można powiedzieć, specyficzna, bo jest tutaj, można powiedzieć, że lekki ruch. Wczoraj poznałem chłopaka o imieniu Sasza, który właśnie doradził mi, żebym rozbijał się gdzieś tutaj lepiej, niż żebym szedł dalej. I tak posiedzieliśmy, pogadaliśmy póki co. To była jakaś 22 godzina, jak się rozbijałem, więc już było dość ciemno, ale światła od tego lokalu, tam od tych parasoli właśnie dawały mi jakieś tam oświetlenie. Zaraz po rozłożeniu się zgasły, także nie było problemu. Poszedłem spać, nikt mi nie przeszkadzał w nocy, ja nikomu też chyba nie przeszkadzałem, także dalej w drogę. No a jeżeli ktoś by chciał sobie poskakać na nartach, to mamy tutaj nawet amatorskie skocznie. Miejscowość Wisła dalej, cel Istebna. Jest godzina 10:10. Znak wskazuje, że do Istebny zostało nam 7 km. Wydaje mi się, że troszeczkę dłużej to potrwa ze względu na to, że obrałem szlak turystyczny, taki jakiś rowerowy czy pieszy, nie wiem, w każdym razie lepszą drogę niż po prostu cisnąć się na chodniku poboczem czy coś takiego. Poza tym jeszcze mamy dzisiaj cholerny upał, jak dosłownie idę to czuć swąd asfaltu. Zapowiada się na jakąś burzę, bo jest duszno. Jest godzina 11:00, idziemy właśnie szlakiem Habsburgów. Widoczki prezentują się w taki sposób. Jest po prostu przepięknie naokoło, jest spokojnie. Nic praktycznie tutaj nie jeździ. A ja jako pierwszy raz postanowiłem sobie zdjąć jednak koszuleczkę ze względu na po pierwsze to, jakie upały są, a po drugie, że trasa jest kompletnie pusta. Lecimy, tak jak wspominałem, szlakiem Habsburgów, ale niedługo trzeba będzie odbijać z niego na południe, bo szlak Habsburgów będzie prowadził bardziej na wschód. A nam trzeba jako, że do Istebny dojść, trzeba będzie zmienić szlak zaraz. Już od jakiegoś czasu szlak Habsburgów oznacza się takim znakiem, oto to, a to oznacza, że mamy już połączony szlak ze Straconką coś tam, w każdym razie właśnie Straconką będziemy iść, jako że właśnie Habsburgowa trasa odbiega w nie tym kierunku, co nam trzeba. Trasa tutaj jest tak stroma, że ja nie wiem nawet, czy idę z prędkością 2 na godzinę, a dostałem takiej zadyszki, jakbym biegał jakiś
jakieś długodystansowe biegi. To jest tak bardzo z górki, że to jest niepojęte. Dalej mamy też pod górkę. Dosłownie aż mi kapie z łokci. Błyszczą mi się ręce. Jest tak gorąco, ale tak fajnie. Jest godzina 12. Właśnie zrobiłem sobie krótką przerwę na coś do przegryzienia. I te tereny bardzo... A few moments later. Bardzo strome tereny, którymi właśnie szliśmy, właśnie się chyba kończą. To już będzie końcówka takich terenów. Tutaj jest droga, z której przyszliśmy i mamy tutaj takie piękne widoczki. Góry są naprawdę dla mnie satysfakcjonującym miejscem, jako że po prostu mogę teraz spojrzeć na to wszystko od góry i stwierdzić, że jakieś 2 godziny temu wychodziłem mniej więcej stamtąd. Tamto jest Wisła, tutaj pod palcem samym mamy duży hotel Krystal w Wiśle, tam mniejszy troszeczkę, ale i tak duży hotel Gołębiowski w ich okolicach. Zaczynałem dzisiaj dzień. Fajnie to jest spojrzeć, bardzo satysfakcjonująco. Jesteśmy mniej więcej na jakichś 650-700 metrów nad poziomem morza wysokości i to jeszcze nie koniec. Idę sobie właśnie taką dróżką, jest pięknie i na dziko. Żeby nie to, że spotykam po drodze tego rodzaju znaki, to pomyślałbym, że gdzieś chyba zabłądziłem. Ale to dalej szlak górski turystyczny. Przepięknie i dziko, bardzo mi się podoba. Przed nami jest miejscowość Nowa Beczka, to jest miejscowość między Wisłą a Istebną. Tam planuję coś tam zajść i ewentualnie kupić do jedzenia, bo mam już tylko 2 racje żywnościowe. Jest nieciekawie i wodę też trzeba będzie uzupełnić, bo już mam 1,5 litra. O, tego jeszcze nie grali. Idę sobie, idę, patrzę, a tutaj wąż leży sobie, no ale niestety jest martwy, nie żyje. Ale jeszcze węży w tym sezonie nie widziałem. Ale grubaśne drzewo. Mech z tej strony wskazuje na północ. Ojej. Jakie grubaśne. Jeżeli myślisz, że jesteś gruby czy gruba, to patrz na te drzewo, na spokojnie. Idę sobie i tam już daleko, o tamto, jest to Istebna. Zaraz tam będziemy, bo trzeba uzupełnić zapasy żywności i wody. I idziemy dalej. Mam pewien pomysł i chyba niedługo go przedstawię. Godzina 17. Wychodzimy z miejscowości Istebna. Plecak pęka w szwach, będzie ciężko iść, ale strategicznie już też jakby nauczyłem się tego, żeby zakupy robić i wodę uzupełniać pod koniec dnia, a nie na początek. Także jakby dzień do przodu, będzie trzeba za godzinkę już powoli rozglądać się za miejscóweczką. Także teraz zmieniamy kurs na szlak turystyczny Straconka Smrekowiec. To potrwa troszeczkę dosłownie, może nawet dzisiaj jeszcze zmienię kurs. Nie, dzisiaj raczej nie, ale jutro już będziemy zmieniać kurs i pomysł, o którym wcześniej mówiłem, na który wpadłem, chyba zrobię sobie główny szlak beskidzki. To jest jakieś około 500 km, no ale już jakieś 900 mam za sobą, także nie powinno być żadnego problemu. Te postanowienie wynika też z tego, że zauważam, że żeby wyjść jakby dalej już za granicę, czy na Czechy, czy na Słowację, powinienem być nieco bardziej samowystarczalny. Myślałem nad tym dużo i wydaje mi się, że powinienem zrobić to w taki sposób, że jeżeli kanałem będzie zainteresowanie wystarczająco duże i zacznie mi rzeczywiście przychodzić z tego jakikolwiek dochód, to wtedy wylecimy za granicę. Będę musiał też wyposażyć się właśnie w baterię słoneczną, o której wcześniej wspominałem i myślę, że pozmieniam może plecaki, jak się bardziej przygotuję, bo mamy tutaj jeden z przyjaciół, jest ranny, tutaj się rozwala, a plecak duży, turystyczny, już podklejałem taśmą. Nie wiem, czy to teraz widać. Ale już naprawiałem go taśmą dosłownie, więc to jest na słowo honoru naprawa. Także liczę na waszą pomoc, mówi Karol z buta po planecie. Jest godzina za 15:18, a ja sobie kocham szlaki turystyczne. To jest w ogóle inna bajka niż to, co ciśniesz się gdzieś tam w pokrzywach na poboczu albo w rowie i mijają ci ciągle tiry, nie wiadomo, czy tak naprawdę zaraz nie zginiesz i w ogóle. Jest jeszcze jedno coś, czego zupełnie za bardzo nie rozumiem. Jest taki czasami znak na drodze, że idziemy prosto tym szlakiem, ale że z wykrzyknikiem. Mamy tu póki co bardzo stromo. Do tej pory było stromo i jeszcze lecimy pod górkę. To nie jest poziomy teren jak coś. Niedawno spotkałem fajnego pana, który właśnie spytał, czy lecę smerkowskim, czy jaki tam szlakiem. Ja mówię, że tak. I że właśnie chciałbym dołączyć do szlaku beskidzkiego głównego, bo się chyba łączy on, że tak, że dużo tam też połaził się na górach. Dał mi parę właśnie wskazówek i tak się rozstaliśmy. Jestem tak zajechany. Godzinę mamy 8:10, więc teoretycznie powinienem zacząć się rozglądać za miejscóweczką, ale nie jest to tutaj najłatwiejsze. Jak byłem na górnych jakichś częściach gór, już na wysokości jakieś 800 metrów nad poziomem morza, to tam było rzeczywiście bardzo dużo łąk, wypasały się jakieś kozy, ale jest stromo. A tutaj jest jakieś około 600 chyba metrów nad poziomem morza i głównie naokoło mamy takie mniej więcej widoczki. Paprocie wysokości, kurczę, człowieka i naokoło głównie lasy, ale
Czekaj. Tam widzę jakąś łąkę. Jeżeli to nie będzie jakiś mocno strzeżony teren, to może tam się rozbiję, jak znajdę jakieś 2 metry kwadratowe płaskiego terenu. A jeżeli... Aha, jasne. No i mamy to. Mamy jakieś domki koło tej łąki. Także jeżeli się rozmarzę nad tym miejscem, to najwyżej ewentualnie zajdę do właścicieli i spytam ich o pozwolenie. Niesamowicie jest. Jest tutaj kompletnie stromo, także nawet nie będę zastanawiał się nad pytaniem, nad miejscóweczką, bo jak rozłożyłbym namiocik, to bym po prostu turlał się z jednej strony na drugą albo z góry do dołu. Także to nie jest opcja. Idziemy dalej. Dzień 34. Godzina za 15:01. Można by było sobie przez chwilę pomyśleć, że ten ostatni domek, który prezentowałem i że nie dało się tutaj rzekomo znaleźć miejscówki, ale skończyło się na tym, że przeszedłem parę dosłownie kroczków i pani skierowała mnie, że idę złą troszeczkę drogą i żebym poszedł inną. I tak po prostu się zawiązała rozmowa, jakoś tak gadaliśmy i po sporym, dużym skrócie przenocowałem z namiotem, rozłożyłem się z namiotem pod praktycznie samym ich domem. Taka była propozycja, więc dziękuję bardzo. Ugościli mnie bardzo pięknie. Udało mi się nawet popracować z laptopem jakiś czas. Wykąpałem się, zjadłem, dostałem na śniadanko herbatkę, później jeszcze kawkę. Posiedziałem, miałem niesamowite towarzystwo, także dzień dopiero się zaczyna. Mówi Karol. Z buta po planecie. Pamiętam, jak jeszcze paręnaście dni temu narzekałem na kamieniste pobocza, na których można połamać kostki. A tu mamy taką drogę. To jest dosłownie porównywalne do gruzu. Jest jeszcze dość stroma i pod górkę. Ale też, co dla mnie jest ważne, że na takich szlakach nie mam jakby żadnej presji pośpiechu. Jest godzina 14:05 i to jest właśnie ten punkt. Odbijamy tutaj ze Straconki, Smerkowiec i wchodzimy na główny szlak Beskidzki. Dosłownie kapie mi ciągle z łokci. Jest niesamowicie fajnie i ja wcale nie żartuję. Lecimy w tamtą stronę. Mamy tutaj coś w stylu drogowskazu. I najgorsze jest to, że ja myślałem, że już tutaj spotkamy czerwone oznaczenia głównego szlaku Beskidzki. Póki co żadnych nie widzę. Właśnie spojrzałem na mapę i dowiedziałem się, że jesteśmy na jakimś coś w rodzaju szczytu. Nazywa się to Kiczory. Jest to 990 metrów nad poziomem morza i dalej nam mało. Na razie będziemy w sumie schodzić w dół. Może jeszcze dzisiaj nawet dobiję do wysokości 1300. Tak jest. Już kilka minut później spotkałem pierwsze oznaczenie głównego szlaku Beskidzkiego i lecimy w tym kierunku. Ogólnie w trasie miałem taką śmieszną sytuację, że jak szedłem, to wyprzedziłem dwie pary, bym powiedział, że tu kobieta i mężczyzna i tam kobieta i mężczyzna. I tak wyprzedzałem ich tam wszystkich po kolei i w końcu doszliśmy do takiego punktu, że spotkaliśmy się na Kiczorach i za bardzo nie wiedzieliśmy, co dalej robić. Ojej, ta trasa jest... Czasami to takie trasy są lepsze w górę niż w dół, bo teraz to ja muszę schodzić po tym w dół. No i spotkaliśmy się właśnie na Kiczorach. Porozmawialiśmy chwilę i doszliśmy do wniosków, że jednak, ale nasze drogi już się niestety rozchodzą. Te dwie pary poszły na wielki stożek, coś takiego, wielki stożek. No a ja właśnie jestem. Jesteśmy na głównym szlaku Beskidzkim. Do końca zostało jakieś... jakieś 420 km, także tak jak wcześniej wspominałem, powinno to zająć mi jakieś 1,5 tygodnia, maksymalnie 2 tygodnie, zależnie od tego, jakich ludzi po drodze spotkam, jakie przygody w ogóle będą się działy. Ogólnie to kiedyś myślałem, że kolory szlaków oznaczane są w pewnym sensie jako znacznik dla poziomu trudności, jako że czerwony już jest przed czarnym najtrudniejszym szlakiem, ale spotykałem mnóstwo ludzi po drodze, którzy obalali ten mit i jakby dochodziłem do przekonania, że rzeczywiście chyba tak nie jest. Taka masa ludzi twierdziła inaczej, ale jeżeli chodzi o to, jak zszedłem z zielonego szlaku teraz i właśnie wchodzimy na czerwony i podążamy głównym szlakiem Beskidzkim, to rzeczywiście na zielonym szlaku nie miałem takich, bym powiedział, trudności. Nie są to gigantyczne jakieś trudności, ale po prostu nie było aż tak zagruzowanej drogi, bo jeżeli przez jakieś 1,5 tygodnia albo przez 2 tygodnie będę cisnął się taką trasą, to ja po prostu po takim czasie na takich trasach, to chyba stanę się po prostu czymś w rodzaju Terminatora czy coś takiego. O Matko Święta. Jest godzina 16:30 i powiem wam, że właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że ja dziś przez cały dzień nie słyszałem dźwięku silnika. Zdałem sobie to sprawę dlatego, że teraz gdzieś coś nieopodal słyszę. Coś chyba schodzimy do jakiegoś miejsca bardziej cywilizowanego niż to, co mamy naokoło. Warto dodać, że na trasie, na szlaku jest w ogóle inna kultura ludzi po prostu. Ze wszystkimi się witasz, gadasz praktycznie i tak jak ze swoimi, nieważne, praktycznie od grupy wiekowej. Niedawno spotkałem dwóch dziadków z takim chłopakiem trochę starszym ode mnie.
Na początku mieli takie dziwne i specyficzne podejście do mnie, jako że myśleli, że kompletnie świeży i że nieprzygotowany i w ogóle, że za dużo bagażu i coś tam, ale jak zaczęliśmy rozmawiać, to nawet dostawałem od nich komplementy w stylu na przykład, że posługuję się bardzo dobrą aplikacją, jeżeli chodzi o mapy. Jest to mapy.czy. Bardzo polecam, jeżeli chodzi o szlaki górskie, a poza tym, że na każde pytanie znajdowałem odpowiedź i to porządne rozwiązanie. Także rozstaliśmy się w pokoju, powiedzieli nawet o mnie, jako że jestem ekstremalnym podróżnikiem, bo jest to 34 dzień jednak z buta, to naprawdę już zaczyna nawet na mnie samemu sobie robić wrażenie. Nieźle. Jeżeli spotkamy jakiś sklepik, to chyba zajdę tam na chwilę i powoli już za jakieś półtora godziny trzeba będzie rozglądać się za miejscóweczką. Widać tu rzeczywiście, zaczynają się jakieś budyneczki, słychać trochę samochodów, także zaraz w ogóle sprawdzę, gdzie ja jestem. Chyba tam mniej więcej to się dzieje. Widzę, jakiś tam samochód stoi, budyneczki, coś się zaczyna. Jest to jakieś miasteczko. Nie wiem w sumie, jak do tego doszło, ale byłem tutaj jakieś 2 dni temu. Tylko że po prostu przyszedłem z innej trasy i w innym kierunku będę szedł. Ajajaj. Dzień 35, godzina 13. Siedzimy sobie teraz pod sklepikiem. Rozpracowujemy tutaj temat. Ja ostatniej nocy niestety, ale nie mogłem za bardzo pokazać co i jak, jeżeli chodzi o mój nocleg, bo był specyficzny. Właściciel, u którego nocowałem, powiedział mi, że nie ma żadnego nagrywania ani miejsca, w którym siedzimy, ani jego osoby. Także to były rygorystyczne. Ale było 4 kilo ćwikli. Tak jest. Marek Fiabeła. No i kurde. Siedzimy sobie, robimy materiał. Póki jeszcze tak w drogę ten będzie. Jakoś tak trzeba ten będzie wybierać się zaraz w moja drogę. Moja staro robi mielone. No i dokładnie. Tak. Kary mi nadle po śląsku. To. Będziemy wszystko zrazić. No i tak się żyje z na tej wsi. Z burakami. O. Nie na wsi, to jest królestwo Kubalonka. Tak się żyje na tym królestwie Kubalonka. Pozdrawiam, mówi Karol, z buta po planecie. I się pije wlaski. Jest godzina 19:05. Zostałem zostawiony na takim, a nie innym terenie. I tak naprawdę to... Tak o. Po pierwsze, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. Jestem, wiem tyle, że gdzieś na czerwonym szlaku głównym Beskidzkim, także jest okej. A po drugie, to ja mam tutaj sobie ogarnąć gdzieś nocleg. Nie wiem, o co chodzi. Jedno jest pewne. Mamy tutaj dosłownie stado owieczek. Jeżeli przysłuchać się temu dokładniej, mamy tutaj coś w stylu orkiestry. Może i dla niektórych z was jest to kompletnie normalne, ale dla mnie to nie są codzienne widoki i codzienne odgłosy. Póki co miejscówka nie jest w ogóle znaleziona. Ja będę starał się, żeby coś ogarnąć. I chyba do usłyszenia, bo może w tym razie, może w końcu tej nocy uda mi się przedstawić swoją rzeczywistą miejscówkę, bo już od paru dni moje miejsca noclegu były kompletnie incognito. Poznawałem niesamowitych rzeczywiście ludzi, ale miałem zakaz jakiegokolwiek, można powiedzieć, monitorowania i jest to dla mnie jak najbardziej zrozumiałe i niestety nie mogę powiedzieć dlaczego. 19:30, nie minęło w sumie dużo, jeżeli chodzi o odległość z miejsca, o którym ostatnio mówiłem. Jesteśmy praktycznie przy tych samych owieczkach, w których byłem. Jesteśmy na miejscu, które łączy się ze szlakiem habsburskim i głównym szlakiem beskidzkim. Po prostu z doświadczenie mi powiedziało, że jeżeli chodzi o piękne łąki i w ogóle, to warto, naprawdę warto zajść do najbliższego domku i spytać się o pozwolenie, bo po prostu jak zaszedłem i zapukałem i w ogóle zostałem się z niesamowitym miłosierdziem ludzi, którzy tutaj byli. Pozwolili mi normalnie nocować do rana, także rozkładam się z namiotem, myślę, gdzieś w tym miejscu. Jesteśmy tutaj chronieni od wschodniej części, jako że z tamtej strony mamy zachód. Także rano nie będziemy mieli sauny, także rozkładam się tutaj w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję rodzince, która tutaj mieszka. Tu mamy sąsiadów, nasze owieczki, no i nie zostało nic innego jak rozkładać się. I warto też wspomnieć, że zanim rozkładać się, to postanowiłem jeszcze zjeść sobie jakiś posiłek. I mamy tutaj, ostatnio jak gadaliśmy z Jacem, którego za przeproszeniem stara robi mielone, to przygotował mi tutaj, przyniósł po jakimś czasie kanapeczki z kiełbasą smażoną i z jakąś musztardą, 2 kanapeczki na bogato, albo nawet 3, bo to są kanapeczki z bułkami. Jabłki już nie jadłem prawie miesiąc i w ogóle, także dziękuję bardzo Jaca. Ale czego się później dowiedziałem, że przyszła jego mama i spytała, czy zjadłem już kanapeczki, które przyrządziła. Także Jaca do końca nie był szczery, ale ze szczerym sercem przyniósł mi właśnie posiłek, także dziękuję wam bardzo.